Zuzanna Buczna, Malwina Mazurek. Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu serwisu sportowo-kulturalnego. Akcja Koniec z nudą, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, pozwoliła na aktywne spędzenie okresu ferii zimowych. W pierwszym tygodniu od rana do południa trwało zimowisko z harcerzami pod nazwą Bajdocja. Dodatkowo dzieciaki uczestniczyły w spotkaniu z policjantem, podczas którego zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa oraz zobaczyły najnowsze technologie w policji. W turnieju FIFA na wielkim ekranie uczestniczyło 40 graczy. Najlepiej w FIFA 11 gra Jakub Marciniak, który w finale pokonał Karola Gawarzewskiego. Zainteresowaniem cieszył się również kurs tańca towarzyskiego. Prowadząca Joanna Spychała pokazała kroki walca angielskiego i czaczy. Organizatorzy zaproponowali również oglądanie bajek na kinowym ekranie. Bardzo dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do Zielonej Góry na basen oraz do Gorzowa Wielkopolskiego na lodowisko. Na obiektach sportowych odbywały się zimowe turnieje piłkarskie. W trzech turniejach wzięło udział ponad 100 uczestników z gminy Zbąszynek i okolicznych wiosek. Dzieci mogły również bawić się z klaunem na balu przebierańców. W bibliotekach czytano dzieciom bajki, a później odbył się pokaz magii i iluzji. W bibliotece w Zbąszynku zorganizowano konkurs plastyczny. Na początku lutego zakończyliśmy rozgrywki czwartych mistrzostw gminy Zbąszynek w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza. Pierwsze miejsce było już przesądzone, bowiem Henryk Zduński wypracował sobie bardzo dużą przewagę punktową. Rozgrywki na drugim miejscu zakończył Tomasz Gruchała, natomiast o trzecie miejsce walczyło czterech tenisistów. Ostatecznie na najniższym miejscu na podium znalazł się Zdzisław Krakowian. Patronat finansowy nad imprezą objął burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który ufundował puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszej dziesiątki turnieju. Największą atrakcją ferii zimowych okazał się koncert zespołu Stargard Muffin, którego wokalistą jest Kamil Bednarek. Już na kilka godzin przed rozpoczęciem tłumy wielbicieli czekały przed wejściem na salę taneczną Domu Kultury. Swoją szansę pokazania się szerszej publiczności dostali również wykonawcy ze Zbąszynka, Marta & Claudia oraz grupa DJ-ów No Problem Sound. Po koncercie Kamil rozdawał autografy i pozował do zdjęć z fanami. W sobotni wieczór 12 lutego odbył się walentynkowy turniej bilarda. Wystrojony lokal w czerwone serca przypominał wszystkim, że są to zawody zorganizowane specjalnie na walentynki. Do turnieju zgłosiło się 14 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Pękala, który w finale wygrał z Krzysztofem Janusem. Trzecie miejsce zajął Paweł Antczak. Pierwsza trójka otrzymała dyplomy, puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez właścicieli pubu Bodo oraz Oksir. Na tej scenie 17 lutego odbył się koncert Tam, gdzie spadają anioły, razem z nadaniem tytułu Niosący dobro. Organizatorem spotkania była Fundacja Spieszmy się. Koncert został przygotowany przez młodzież pierwszego gimnazjum i zespołu szkół technicznych w Zbąszynku. W drugiej części spotkania Krzysztof Krzywak i Małgorzata Czaczyk przedstawili ideę oraz wręczyli nagrody z tytułu Niosący dobro. Trwają rozgrywki 7. edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej. W turnieju bierze udział 6 drużyn. Na chwilę obecną na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się Trechów. Zakończenie rozgrywek zaplanowano na 22 marca. Patronat finansowy nad imprezą objęła firma Richter ze Zbąszynka. Dziewiętnastego lutego na sali tanecznej Domu Kultury odbyła się druga gala regionu Kozła. Na gali spotkali się przedstawiciele gmin należących do regionu Kozła. Galę rozpoczął występ kapeli koźlarskiej z Dąbrówki Wielkopolskiej. Kończący kadencję starosty regionu Kozła Adam Cukier przekazał symboliczne berło rozpoczynającemu nową kadencję Wiesławowi Czyczerskiemu. Kolejnym punktem programu był pokaz tańców zaprezentowany przez parę taneczną ze szkoły tańca Latina z Wolsztyna. Po występie przyszedł czas na wręczenie nagród regionu Kozła. W tym roku nagroda indywidualna trafiła w ręce Katarzyny Kucman-Solarek,
dyrektorki z Bąszyńskiego Centrum Kultury. Nagrodę dla firmy otrzymała firma Sweetwood Poland, natomiast nagroda zespołowa trafiła w ręce Kapeli Koźlarskiej z Dąbrówki Wielkopolskiej. Na zakończenie zaprezentowano pokaz tańców latinoamerykańskich. Po kolacji nowy starosta wraz z małżonką pierwszym tańcem rozpoczęli bal. Jeszcze przed północą na parkiecie pojawił się ogromny tort regionu Kozła. 25 lutego odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. Zawody odbywają się co roku. W 13 edycji wzięły udział 4 drużyny. Wszystkie swoje pojedynki wygrała ekipa nauczycieli. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy gimnazjum w Zbąszynku, natomiast na trzecim drużyna z Zbąszynka. Ostatnie miejsce należało do Kosieczyna. Dwudziestego 26 lutego seniorzy z naszej gminy bawili się na pierwszym balu seniora. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół Szli do Wsi z Dąbrówki Wielkopolskiej. Liczne zainteresowanie uczestnictwem wśród mieszkańców gminy Zbąszynek potwierdziło potrzebę zorganizowania balu. Postanowiliśmy wpisać bal seniora już na stałe do naszego rocznego kalendarza imprez. Miesiąc temu informowaliśmy o zwycięstwie UKS Junior Zbąszynek w ogólnopolskim turnieju piłkarskim Syngenta Cup. Z tej okazji burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz kierownik OKSIR Marcin Minta zaprosili chłopców do Urzędu Miejskiego, by pogratulować im sukcesu. Zawodnicy UKS Junior Zbąszynek przybyli na spotkanie wraz z trenerem Sebastianem Łeszykiem. Piłkarze pochwalili się zdobytymi pucharami i medalami oraz zapowiedzieli, że to nie jest ich ostatni sukces. Gratulujemy! Podczas 39. Karnawału Góralskiego doceniono młodych muzyków z Dąbrówki Wielkopolskiej. Konkurs odbył się w dniach od 9 do 13 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej. Młodzi muzycy tworzący zespół Kolędnicy Grocze przedstawili słowno-muzyczną scenkę, za którą zostali nagrodzeni brązową rozetą góralską oraz dyplomem. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.